dnia 6 do 8 lipca odbył się kolejny już 36. Wielki Turniej Rycerski. W tym roku łączna pula nagród w turnieju konnym, pieszym, łuczniczym w konkursie kaskaderów wyniosła 46 tysięcy złotych. Dla uczestników i widzów moc atrakcji i możliwość chwilowego przeniesienia się w czasy średniowiecza. Konkurencją sportową, która rokrocznie wzbudza wiele emocji, są golubskie gonitwy do pierścienia. Pierwsza nagroda w turnieju konnym to aż 10 tysięcy złotych, rywalizacja więc bardzo ostra. Jest to turniej konny, którego rodowód w czasach współczesnych wywodzi się z Golubia Dobrzynia. Odbywające się według ściśle określonych w regulaminie zasad konkurencje sportowe, zręcznościowe, mające swe korzenie w średniowieczu, dostosowane do dzisiejszych możliwości technicznych. W tym roku turniej zbiegł się z obchodami Dnia Miasta Golubia Dobrzynia. W sobotnie przedpołudnie na golubskiej Starówce odbył się jarmark mieszczański z reprezentacją rękodzieła artystycznego oraz produktów regionalnych, a także degustacją regionalnych potraw. Kompania Kulczewo Sikusz pod dowództwem Wandy Zalewskiej. Polskiej herbu Radwan. Drużyna rycerska Ziemi Dobrzyńskiej pod dowództwem Janusza Tomczaka. Brawa dla nich! Zaprezentują się konni i jako pierwsza na pole walki wjedzie Szkoła Rycerska Zamku Golubskiego. Gorące brawa pod dowództwem Joanny Borysiuk. Wcześniej wspomniana Joanna Borysiuk. Brawa! Chorąży Mariusz Dąbrowski. Druga wjedzie chorągiew Chełmińska i Linowa Królewskiego. Jako trzecia chorągiew Toruńska. Na czele Ciuruś, jako drugi Katarzyna Ciuruś. Kcyni i gminy Kcynia Jakub Ciemnoczołowski oraz Mirosław Wojciechowski. Kolejną grupą kolejny będzie przedstawiciel chorągwi Kowalewo-Pomorskiego Adam Arbart. Oto Jabłonowo-Pomorskie, brawa. Następnie Sada Karbówko, Krzysztof Cymbał. Oto Krzysztof Cymbał. I ostatni, co nie znaczy, że ostatni zakończy turniej, pan Damian Dębski. Przed wami już za chwilę dojdzie do otwarcia 36. Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu Dobrzyniu. Ale zanim do tego dojdzie, zabranie głosu pana kasztelana Zamku Golubskiego, pana Piotra Kwiatkowskiego. Brawa dla pana kasztelana! Gorące słowa! Przede wszystkim dziękuję państwu za tak liczne przybycie. Cieszę się, że frekwencja na turnieju, tak ze strony rycerstwa, jak ze strony państwa, jest coraz mocniejsza. Pozwólcie państwo, że powitam gości. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj pana posła na Sejm Rzeczypospolitej, Zbigniewa Sosnowskiego. Witam wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Ryszarda Bobera. Chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim pracownikom zamku, którzy podjęli się wręcz nieludzkiego trudu, żeby dopiąć wszystkie szczegóły i żeby impreza w tym wymiarze mogła się dzisiaj odbyć. Dziękuję. Dziękuję wolontariuszom, dziękuję działaczom naszego oddziału, bez których udziału nie udałoby się takiej
imprezy zorganizować. Podziękowania. Lista osób, którym należałoby podziękować, byłaby niezwykle długa, dlatego pozwólcie Państwo, że wymienię najważniejszych. Bez samorządu województwa impreza ta byłaby kompletnie nie do pomyślenia. Ryszardzie, na Twoje ręce i Panie Wiesławie ogromne podziękowania. Impreza wspierana jest również przez powiat golubsko-dobrzyński, miasto Toruń, miasto Kowalewo, miasto Golub-Dobrzyń, gmina Golub-Dobrzyń, gmina Radomin i gmina Ciechocin. Już po raz 36 możemy być uczestnikami żywej historii. Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować bardzo serdecznie całemu Rycerstwu Rzeczypospolitej, które przyjęło zaproszenie tu do Golubia Dobrzynia, by potykać się zgodnie z zasadami rycerskimi i wprowadzić nas w tamte czasy, jakże odległe czasy średniowiecza, przypominając to, co wartościowe w naszej historii. Drodzy Państwo, wszystkim rycerzom życzę przede wszystkim, całemu rycerstwu życzę przede wszystkim honorowych potyczek, nam, publiczności, wielu wrażeń, a wszystkim tu obecnym miłej zabawy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Drogi kasztelanie, panie pośle, koleżanki, koledzy samorządowcy, kwiecie rycerstwa polskiego, który stanąłeś tutaj u bram Golubia, tego przepięknego zamku, naszej wizytówki województwa kujawsko-pomorskiego, po to, by dać świadectwo prawdzie tamtych czasów, ale by tą prawdę nam przybliżyć. Jestem przekonany, że w dniu dzisiejszym będziemy świadkami przepięknego turnieju, zresztą tradycyjnie tutaj zorganizowanego przez PTTK i Towarzystwo Golubskie. I chcę serdecznie Wam podziękować za kultywowanie tej przepięknej tradycji. Po raz pierwszy udało nam się porozumieć wspólnie z samorządem miasta Golubia. Dziękuję panie burmistrzu, że robimy jedną dużą imprezę. Miasto Golub świętuje swoje lecie, natomiast dni Golubia, natomiast tutaj my po raz 36 możemy spotkać się i uczestniczyć w przepięknym turnieju rycerskim. Samorząd województwa, jak również pan marszałek Piotr Całbecki, całym sercem jest z wami i zapewniam was, że będziemy wspierali was w organizacji tegoż turnieju. Wiem, że my jako samorząd mamy korzyść, bo tak naprawdę Golub to rozpoznawalny znak nie tylko w województwie, ale w całej Polsce. To wy jesteście ambasadorem naszego województwa i chcę serdecznie za to wam również podziękować. Na te dwa dni turniejowe życzę państwu wszystkim wielu miłych wrażeń, a rycerstwu rzeczywiście przepięknych, honorowych potyczek. Chwała wam. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan przewodniczący wspomniał o dniach Golubia Dobrzynia. Poproszę pana burmistrza. Szanowni goście i uczestnicy dzisiejszego, kibice czy ludzie żądni wrażeń z dzisiejszego turnieju. Życzę naszym rycerzom, by godny, ale jednocześnie bezpieczny. No.
36. turniej Golubski. Raz jeszcze brawa dla znamienitych gości, dla widzów. I prosimy teraz rycerzy pieszych o opuszczenie pola walki, ponieważ już za chwilę dojdzie do losowania, a także eliminacji. Będą to osoby jeszcze nieskalane, niewinne. Wybiorą pary eliminacyjne rycerzy, którzy potykać będą się w ramkach. Z imionami jeźdźców, rycerzy, którzy będą tutaj się potykać. Mamy nawet trzech. I pierwszą parę stanowić będą Anatolij Kublicki. Brawo dla niego. Drodzy Państwo, czy śniadanie było słabe? W takim razie możecie posilić się na zamku. Trochę głośniej prosimy. A przeciwnikiem będzie pan Adam Arbart. Para numer dwa. Joanna Boryszuk. Joanna Boryszuk, przypomnę, jest dowódcą Szkoły Golubskiej. A przeciwnikiem pani Joanny Boryszuk będzie Damian Dębski. Brawa dla tej pary. Para numer 3. Robert Zgardowski. Nasi losujący troszkę się boją chyba. Nie wiem, czy to konie, a konie nie gryzą podobno. A przeciwnikiem pana Zgardowskiego będzie pan Marek Kamiński. Brawo dla nich! Para numer 4. Michał Czuruś. Para numer 5. Bartosz Gadziomski. A przeciwnikiem będzie... Para numer 6. Marcin Szylkiewicz. A po drugiej stronie pola walki stanie Jakub Ciemnoczołowski. Para numer 7. Z jednej strony Krzysztof Kozłowski, a przeciwnikiem już za chwilę zostanie Sławomir Czuruś. Brawa! Para numer 8. Katarzyna Czuruś. Przeciwnikiem będzie Mateusz Rzepka, Paweł Kamiński i Piotr Różański. Również brawa! I ostatnia para. Rafał Bernat, a także Radosław Strzeszewski. Tak oto, drodzy Państwo, wylosowaliśmy wszystkie pary w eliminacjach. Gonić do Lubskiej.
Thank you.